coś tam jeszcze. Przyjaciele, więc na następnej, po tej sesji będziemy zbierali pieniądze za warsztaty, 20 zł za warsztaty wiary, a potem to już, jak będą następne warsztaty, to już małżeństwo i rodzina to potem już, ale teraz warsztaty wiary, 20 zł, mam tutaj, nie wiem, dwie osoby, kto może zebrać? Może zebrać żona moja, we dwie zbierzecie. Zachęcam też do tego, żeby kupować płyty, które tutaj są. Te płyty są po 4 zł. Za wyjątkiem płyty uwielbieniowej, która kosztuje 30 zł. I wewnętrzne życie kościoła, najnowsza płyta, która kosztuje 10 zł. Dlaczego chcę, żebyście mieli te płyty? Bo tak naprawdę to, o czym my teraz mówimy, to jest wynikiem zbudowania już określonych fundamentów, które są na tych płytach. I dla wielu, być może dla wielu z was, rzeczy, o których dzisiaj mówię, one są zbyt dynamiczne i biegnące jakoś tak bardzo szybko. Natomiast to tylko tak może być, tylko tak można tego nauczać, bo ja bazuję na tym, że ludzie już mają tą wiedzę. Ja nie mogę bazować na tym, że tej wiedzy się nie ma. Te podstawy chrześcijańskiej nauki, fundamenty wiary, wszystkie nauczania z łaski przez wiarę, to one są jakby tutaj fundamentalnymi rzeczami do tego, aby przyjmować dzisiaj już tą dynamikę. Dobrze, więc tak, lecimy dalej. Ewangelia Jana, 14 rozdział, od 12 do 15 wersetu. Jezus mówi tak: zaprawdę powiadam wam, kto wierzy we mnie, ten także dokonywać będzie uczynków, które ja dokonuję, i większe nad te czynić będzie, bo ja idę do Ojca. I o cokolwiek prosić będziecie w imieniu moim, to uczynię, aby Ojciec był uwielbiony w Synu. Jeśli o co prosić będziecie w imieniu moim, spełnię to. Zobaczcie, Jezus, on mówi, że wiara jest w nim zakorzeniona, w jego imieniu. Wiara jest zakorzeniona w imieniu Jezusa. I jeżeli człowiek trwa w Jezusie, to może to, co Jezus. Jeśli trwa w Jezusie. Ten ostatni werset, jeśli nie miłujecie przykazań moich, przestrzegać będziecie, mówi o tym, że trwanie w Jezusie to jest trwanie w prawdach Jezusowych. Czyli ja jestem świadomy zjednoczenia z Jezusem. Jestem jedno z Jezusem. I ja w związku z tym uznaję prawdy Jezusowe za ostateczne prawdy. Ja nie mam innych prawd. I w tym momencie ja mogę to, co Jezus. W ten sposób zakorzeniona jest wiara. Zobaczcie, jak ona się wiąże z posłuszeństwem temu, co prezentował Jezus. Wielu ludzi nie rozumie, czym jest bliskość z Jezusem. Jak tą bliskość przełożyć na działanie. A jest to ściśle związane z posłuszeństwem Jego Słowa. To takie proste rzeczy, tylko to ucieka, to ciągle ucieka gdzieś ludziom. Ale tak funkcjonuje wiara. Więc jeśli ja mam głęboką świadomość zjednoczenia z Jezusem i ja je realizuję to, co powiedział Jezus. Zgadzam się z tym. Nie podważam tego. Nie uciekam od tego. Nie robię obejścia do tego. Nie mówię, bo ja inaczej czuję, bo ja inaczej myślę, bo ja czegoś tam nie przeżywam. Rozumiecie? Tylko się zgadzam z tym. To w tym momencie, tak? Ja zaczynam móc. Wiecie, ja cały czas jestem w procesie i dochodzę do różnych miejsc w swoim życiu. Dochodzę do miejsc, w których na przykład dowiaduję się, że nie mam pewnych funkcji, że one nie zaistniały we mnie, że nie wiem, jak się dobrze czuję, nie wiem, jak się dobrze rozumie pewne rzeczy. Ale teraz co? Biorę pogląd Jezusa i mówię, okej, ja tak nie odczuwam Jezus, tylko że ja olewam to, że ja tak nie odczuwam. Ja wiem, że Ty jesteś we mnie,
I teraz ja się zgadzam z tym, co ty prezentujesz tutaj, chociaż ja w ogóle tego nie odczuwam. W ogóle tego nie odczuwam. I teraz, tak, ja ogłaszam, że mam to, co ty masz. I czuję, jak ty czujesz. I wiecie, co zaczyna dziać? Tydzień po tygodniu, miesiąc po miesiącu, zaczyna by mnie się wzbudzać na poziomie na przykład emocjonalnym to, co było w nim. Wow. Zaczynam czuć jak on. Czuć jak on. Ludzie, przecież spójrzcie. Kiedy czytamy o Jezusie, kiedy widzimy Jego serce i zrobimy sobie weryfikację naszego stanu emocjonalnego, to przecież my stajemy przed prostymi faktami. No ja nie mam takiego czegoś jak Jezus. Ja nie mam czegoś takiego, że mi na przykład szkoda ludzi, którzy idą do piekła. To ja tak nie mam. Tak nie czuję. Ale to, że ja tak nie czuję, to nie oznacza, że to jest stan ostateczny. Skoro Jezus odczuwał ból wewnętrzny z uwagi na to, że ludzie idą do piekła, tak? Skoro On tak miał, to teraz ja, będąc świadomym, że On jest we mnie, a ja w Nim, jesteśmy zjednoczeni. I mogę to samo, co On, tak? To ja ogłaszam, że mam to, co On ma. Zaczynam w to wierzyć i to coś zaczyna w mnie istnieć. Ruch wiary. Na poziomie emocjonalnym na przykład. Co ja się będę zastanawiał, że mnie nie jest tam kogoś, że nie mam jakiejś litości nad kimś. Ale Jezus miał litość. To ja sobie teraz tą litość wywierzę. Wywierzę sobie czułość, wywierzę sobie bliskość, wywierzę sobie każdy element, jaki chcę, to sobie wywierzę. Wszystko sobie wywierzę, bo wszystko mogę zrobić. Wszystko. W tej Ewangelii Łukasza 7:8-9, w tej historii o setniku czytamy, że Jezus mówi, że setnik ma wielką wiarę. Dlaczego On to mówi, że On ma wielką wiarę? Ponieważ Jezusa ujmuje to, że setnik rozumie, czym jest duchowy autorytet. On to rozumie. Wielka wiara to wiara, która rozumie, że posiada autorytet. Masz autorytet. Masz władzę. Nie wolno ci o tym zapominać. Nie wolno ci tego zrzucać na kogoś, na coś. Nie wolno ci mówić, że nie masz. Nie wolno ci mówić, ty masz większą niż ja. Ludzie przychodzą do mnie i mówią, pomóc się o mnie. Ja mówię, dobrze, w porządku. Mogę się o ciebie pomodlić, ale dlaczego chcesz się, żebym się o ciebie pomodlił? Takie pytania są dziwne dla ludzi. Niejednokrotnie ktoś przychodzi i mówi, wiesz, ty masz większą wiarę niż ja. Ja mówię, jak śmiesz tak mówić? Jak śmiesz? Jak śmiesz tak mówić? Dlaczego przychodzisz do mnie? Wiecie, katolicki system kapłański wywarł bardzo silny wpływ na ludzi w tym kraju. Ludziom się wydaje, że istnieje jakaś grupa kapłanów, która ma wielką wiarę. I istnieje plebs, który nie ma wielkiej wiary. I teraz plebs idzie do kapłanów i mówi do kapłana, pomódź się o mnie. Ty masz wielką wiarę. Ale prawda jest taka, że wielka wiara jest dostępna dla każdego odrodzonego z Bożego Ducha człowieka. Wielka wiara jest dla każdego. Ona nie jest dla wyodrębnionych jednostek. Te wyodrębnione jednostki mają tą wielką wiarę, ale dlatego, że po nią sobie sięgnęły. Dlatego, że zrozumiały, czym jest autorytet. Przestały żebrać u Boga, przestały zwalać odpowiedzialności na okoliczności i na swoje słabości. I
Zobacz też, co towarzyszy temu, tej całej sytuacji. Werset 6 i 7 pokazują, że setnik nie uważał siebie za osobę mocną i prezentował sobą bardzo uległe serce wobec Boga w tym wszystkim. On nie uważał, że on jest kimś na poziomie psychiki silny bardzo. A więc wiara nie jest zależna od siły psychicznej. Wiara nie jest zależna od tej ludzkiej siły przebicia. Ona nie jest zależna od tego. Ponieważ można być człowiekiem na poziomie psychiki bardzo niewyrazistym i niepotrafiącym zbyt wiele. Ale przyjąwszy Boże prawdę o autorytecie, rozumiecie? Można sięgnąć realnie po najpotężniejszą wiarę, tak wielką, która zadziwia Boga. Twoja świadomość bycia jedno z Jezusem. Jeżeli jest oparta na głębokiej relacji z Nim. Rozumiesz? To nie będzie absolutnie do tego Ci potrzebna Twoja siła psychiczna jeszcze. Nie będzie Ci potrzebna siła psychiczna. Można mieć wielką wiarę, tak? I wcale nie być silnym psychicznie. Pod tym kątem silnym psychicznie, jak to świat pokazuje. Niekoniecznie. Bo ten setnik taki nie jest. On mówi, ja nie jestem, nie jestem jakiś silny w tym wszystkim. On natomiast prezentuje pewne głębokie wewnętrzne uniżenie, tak? I to nie jest uniżenie lękowe, tylko to jest uniżenie z uwagi na zrozumienie autorytetu. To jest tak, jak się znajdujesz w obecności kogoś, kto naprawdę ma dużą wartość. Rozumiecie, o czym mówię? Ktoś ma naprawdę dużą wartość. Coś, co odczuwasz w obecności człowieka, który ma bardzo dużą wartość, to się nazywa bojaźń. Bojaźń odczuwasz. To nie jest lęk przed tym człowiekiem. To jest bojaźń. Tak samo jak stajesz realnie przed jakby świadomością potęgi Boga, to pojawia się bojaźń. To nie jest lęk. To nie jest lękowy. On się nie boi Jezusa, ten setnik. On się nie boi. On po prostu mówi, ja nie posiadam niczego, czym bym mógł Tobie zaimponować. Nie idę tam do Ciebie, bo nie mam Ci wiele do powiedzenia nawet. Ale jestem pewny, że posiadasz władzę. Ja wiem, że masz władzę. Bo ja rozumiem temat władzy. Tak? Jezus mówi, to jest wielka wiara. To jest wielka wiara. To wielka wiara. Bardzo chcę, żebyście rozwijali się w świadomości autorytetu. Ludzie wiary to ludzie chodzący w świadomości autorytetu. Bardzo chcę, żebyście rozumieli, że jesteście zjednoczeni z Jezusem i nigdy tego nie porzucali na rzecz oczekiwania, na rzecz żebrania, na rzecz na pewnego rodzaju taki lękowy system podchodzenia do Boga. Da, nie da, zrobi, nie zrobi. Zobaczymy, dowie się. Chcę, żebyście odważnie stawali w takiej świadomości, że jestem jedno z Jezusem, ja jestem jedno. Wyznawajcie to, mówcie o tym. Mówcie do siebie i mówcie do innych. Ogłaszajcie te rzeczy. Bez względu na to, co czujecie. To jest nieważne, co czujecie. Każdy z was może czuć coś innego. Jedni z was są bardziej silni psychicznie, inni słabsi psychicznie. Rozumiecie? Jedni przeżyliście w ogóle jakieś wielkie traumy, inni mniejsze, inni w ogóle. Na poziomie psychiki jesteśmy bardzo różni. Jedni mają doświadczenia i takie, drudzy inne. Natomiast musisz zrozumieć, że jesteś bez względu na wszystko jedno z Jezusem.
jedno. Kiedy przychodzisz do Boga, mówisz: Ojcze, ja jestem w imieniu Jezus. To Ojciec widzi Jezusa. Ojciec nie widzi Ciebie. Krzysia, Rysia, Hani, Basi. On nie widzi. On widzi Jezusa. W ogóle wiecie, że Bóg widzi przez Chrystusa. On tylko przez Chrystusa widzi. Ludziom się pochrzaniło w głowach. Ludzie myślą, że Bóg tam ich ogląda, do ciebie podchodzi, tam w ogóle wiesz, i tam każdego człowieka, to humanistyczne takie jest, że każdy człowiek jest tak wzięty przez Boga i tam, że Bóg go rozumie, że Bóg wie, o co chodzi. Bóg nie rozumie ludzi. Rozumiecie? To nie tak jest, że on rozumie nas. No. My sami się nie rozumiemy do końca, o co nam chodzi. Ludzie są dziwni, popsuci. No. Bóg przez Chrystusa na nas patrzy, bo on inaczej to by nas zmiażdżył. Bo inaczej to rozumie, to odpalić palnik i spalić to wszystko, nową wziąć, nie wiem, zainwestować w Wenus, w Merkurego, w Marsa, od nowa coś tam zrobić, rozumiesz? A to taką rasę w ogóle zjarać. To głupia rasa. To w ogóle wie, to się nie nadaje w ogóle do niczego. Nie, dlatego on w Chrystusie, on w Chrystusie jednoczy się z tą rasą, bo mówi, to ja się zjednoczę z tą rasą, uratuję tą rasę, natomiast ja nie rozumiem tej rasy, no. Co za głupi ludzie, no. Wszystko im dałem, uczyniłem ich nieco mniejszymi od aniołów, rozumiesz, zawarli sprawę, posłuchali w ogóle węża z nogami, spieprzyli na samym początku. Co za gatunek w ogóle, nie wyszło. Tak? Nie wyszło. Niektórzy to myślą, że Bogu wszystko wychodzi. No niekoniecznie. Zapis jest dobry, tylko materiał siada. To nie z uwagi na zamysł Bogu się rzeczy nie udają, tylko na materiał. O tym mówi Słowo Boże. Jeśli garcarz robi coś z gliny, mu nie wyjdzie. No nie wyjdzie. Nie dlatego, że miał zły pomysł, tylko glina była słaba. Tak? To wziął w Chrystusie to załatwił, tak? Zjednoczył się z Chrystusem i on teraz nas obserwuje w Chrystusie. Widzi nas, rozumiecie? Dlatego ja mówię, rzeczy takie jak zrozumienie łaski, to muszą być dla was w ogóle wykute na blachę. To jest łaska, niezasłużona przychylność. Ale Bóg cię nie rozumie. Bóg się zlitował nad tobą, to wielka różnica. Rozumiecie, o co chodzi? Wiecie, w prawie polskim działa ostatecznie coś takiego jak akt łaski. Jest przestępca, przestępca popełnił przestępstwo, sąd go skazał, tak? Drugi sąd go potwierdził, kasacja nic nie pomogła, tak? Wszystkie instytucje sądowe podbiły pieczątkę, winny ma siedzieć, finito, tak? I teraz co zostaje? Pan prezydent. I wtedy co? Akt łaski. Łaska. I teraz co się dzieje? Zobaczcie. Chcę zauważyć. Akt łaski to jest cholernie niesprawiedliwa rzecz. Bo władza oficjalnie, oficjalna władza sądownicza w tym kraju ustanowiła po przebadaniu wszystkich faktów, że delikwent jest winny i dostaje 25 lat pozbawienia wolności. A delikwent pisze do pana prezydenta. I prezydent mu udziela akt łaski. Co to jest? To jest sprawiedliwe? To w ogóle kolituje w ogóle z tą całą władzą, a się mówi, że władza sądownicza jest niezawisła. Tak? No to rozumiecie, o co chodzi? My zasłużyliśmy na to, żeby nas zjarać. Przecież my nie zasłużyliśmy na nic innego. Ktoś, to z nami, jak ktoś mówi, wiecie, w ogóle nie zasłużyłem na to, co dostałem od Boga. Mówię, pewnie, że nie zasłużyłeś. Jasne. Zasłużyłeś, żeby cię zjarać w piecu. Na krematorium zasłużyłeś. Bez przesady, bo żaden z ciebie cud. W Chrystusie się Bóg nad tobą zmiłował. Czyli Bóg nas nie rozumie, tylko się nas nami lituje. Tak? Więc w ogóle nie próbujmy myśleć tymi kategoriami, że to Bóg nas rozumie, że my... W ogóle Bóg cię nie rozumie, a ty nie wierzysz. To on nie rozumie cię. Nie. Pamiętacie, co powiedziałem, że Jezus dwa razy się zdziwił, tak? Jest raz tu zdziwiony, a jest jeszcze raz zdziwiony. Jak się dziwi, że oni wiary nie mają. Czyli Bóg jest zadziwiony tym, jak wielka jest wiara, i Bóg jest zadziwiony tym, że ktoś wiary nie ma.
No i cichnę, mówi, ty jesteś mój głąb. No nie wierzysz mi? Bogu? No bez przesady, że nie jestem jakiś siutek z pocztą. Rozumiesz, o co chodzi? No bez przesady, no kurczę, no mi Bogu nie, no Bogu nie wierzysz? To jest dziwne, że się nie wierzy Bogu. Bardzo dziwne. Tak? Można nie wierzyć komuś, kto zawiódł, kto ma jakiś w ogóle materiał dowodowy na siebie, że jest jakimś hochsztaplerem, oszustem, no mi można nie wierzyć. No. Rozumiesz? No ale Bogu? No bez przesady. I teraz w ogóle to on się dziwi, że mu nie wierzą ludzie. No nie rozumie, że mu nie wierzy ktoś. Dlatego chcę, żebyście zrozumieli, że nie ma z Bogiem kontaktu poza wiarą. Że ty nie uruchomisz tego systemu, to nic nie będziesz miał, fika z makiem. I nie słuchaj dziwnych kaznodziei, którzy ci będą mówili, że wiesz, pan przychodzi, pan to, pan tamto. Człowiek, uspokój się. Uspokój się. Gadasz ludziom takie pierdoły, potem zbierasz za to pieniądze, wszyscy się cieszą, bo ich wkręciłeś. Jeśli da to dwa razy większy koszyk, bo są podjarani jak szczerbaty na suchary, to będzie coś dobrego mi się zdarzy w życiu. Tak? I wychodzą przed ciebie i tydzień po konferencji jest tak samo, jak było wcześniej, albo gorzej. I się dziwią. I się zastanawiają, kiedy znowu przyjedzie do Polski. Kiedy znów mnie wkręci. Już szykuję parę złotych. Znowu będę żył iluzją. Wiesz, o co chodzi? My tak żyją ludzie. Że nie patrzę na chrześcijan w tym kraju, człowieku. 80% nienormalni ludzie. No nienormalni ludzie. Psychicznie chorzy. Człowieku, kręcą się wokół tej samej góry, chodzą pół życia. Rozumiesz? Mają jakąś tam zapałkę, człowieku, mówię, ale mam służbę. Wiesz, o co chodzi? Och, wielkie się tytułują. Pastor, biskup, prędzej prezbiter, inny człowieku jakiś. Ja się patrzę, jak się ludzie podpisują na Facebooku. Ja mówię, Chryste jedyny, no człowieku. 15 od pana w kościele, pana pastor tak i tak, bo on musi być pastor. Pan, on nie jest pastor, to ciebie tego człowieku zadek swędzi z nerwów. On się musi nazwać. Rozumiem? Musi się nazwać. Tak? Pastor. Nie, bo to człowieka szlak trafia, naprawdę, bez przesady. Bardzo mi zależy, żebyście mieli głębokie zrozumienie, że musicie władać. Nie uda się wam inaczej. Nie uda się. To się nie uda po prostu. Nie uda się, oczekując na tego Boga, nie mając zrozumienia zjednoczenia, nie chodząc w autorytecie. No nie uda się, no. Nie uda się. Będziecie dostawali środki przeciwbólowe od różnych dziwnych tam osób jakiś, ktoś tam na ciebie ręce położy, jakieś tam usłyszysz fajne słowo, ucieszysz się, podskoczysz, proszę ciebie, i dalej będziesz w ogóle jechał 15 na godzinę, będziesz się wtaczał jak walec pod górę. Rozumiesz? Ja tak nie chcę żyć. Mnie to w ogóle nie interesuje. Nie wiem, ile tego życia na ziemi to jeszcze mamy, kiedy Pan Jezus wróci jutro, pojutrze, za 100 lat, ja nie mam pojęcia. Natomiast wiem jedno, każdy dzień na ziemi to ja chcę przeżyć, tak? Primo, szczęśliwie, tak? A sekundę jako inwestycja w wieczność. Tak? To trzeba zbierać na wieczność. O to tu chodzi w ogóle. A więc musimy chodzić w wierze, a co się z tym wiąże, musimy zarządzać. A zatem kluczem do działania zwycięskiej wiary jest świadomość zupełnej władzy Jezusa, po pierwsze. Świadomość zupełnej władzy Jezusa. Zupełnej władzy Jezusa. Po drugie, świadomość tego, że jesteś jedno z Jezusem i możesz korzystać z Jego władzy w 100%. Nie w 99%, tylko w 100%. W 100%. Rozumiesz? W 100%. Zrób sobie test, jak ci to będzie szło, jak ktoś się ciebie zapyta, jak się nazywasz. Artur Ceroński, Chrystus, Syn Boży. Przedstaw się komuś. Powiedz coś takiego. Uświadom sobie, kim ty jesteś. Rozumiesz? 24 godziny na dobę. Jako matka przy dzieciach, jako
szef pracy, jako pracownik, jako uczeń. Rozumiesz? Jako człowiek. 24 godziny na dobę. Świadomość tego, że jesteś jedno z Jezusem i możesz korzystać z Jego władzy w 100%. Nie wtedy, kiedy Ty się dobrze czujesz, nie wtedy, kiedy jest uwielbienie w Kościele, nie wtedy, kiedy ktoś jest dla Ciebie miły, ale w każdej innej sytuacji. Wiesz, że masz taką samą władzę w Chrystusie Jezusie, jak to, kiedy odniesiesz wielki sukces, jesteś pełen euforii, jak i to, kiedy odniesiesz jakąś porażkę, jesteś pełen, proszę Ciebie, negatywnych odczuć. Taka sama władza w Chrystusie. Taka sama władza. Czy na wozie, czy pod wozem. Życie wali bez litości, ludzie, wiecie o tym. Chodzenie na ziemi, tak, to jest taki etap, który musimy przejść. Umówmy się w ten sposób. Tak? Kiedyś będzie lepiej. Ale dziś mamy to, co mamy. Mamy ziemię. Trzeba ten życie na ziemi przeżyć jak najlepiej. Bo ja chcę jak najlepiej przeżyć życie na ziemi. Ale to życie nie jest po mojej stronie w pewnym sensie. Więc ja muszę władać. Muszę władać. Bo raz jest gorzej, raz jest lepiej. Ja muszę władać. Życie na ziemi to nie jest coś takiego, że cały czas nam się przydarzają pozytywne rzeczy. Ludzie myślą, że będą w Chrystusie, to się będą pozytywne rzeczy przydarzać. Będą się przydarzać pozytywne i będą się przydarzać negatywne. Tak jak jest lato, zima, wiecie o co chodzi? Tylko, że w każdej z tych sytuacji, tak, możemy i winniśmy stosować tą samą władzę. Diabeł przychodzi, to się nie dziw, że przychodzi. Dlaczego to mi przed diabeł? Jestem wierzący. A co go to obchodzi, że ty wierzący jesteś? Co ty uważasz? Że ty masz, co ty masz? Inaczej smakujesz jak niewierzący? Tak samo smakujesz. To tak samo chętnie będzie się odzeżać. Więc przyszedł do ciebie, wiecie, wczoraj na tym filmie Lucyfer tamtego Konstantina tak potem, tak chciał go ugryźć, nie? Sara mówi, co on chciał zrobić? Ja mówię, ugryźć go. Mówię, pod diabeł ukryć. Chciał ugryźć, mówię, to taki kretyn, wiesz. Chcę ukryć ciebie. On się żywi człowiekiem, wiesz o co chodzi? Demony się żywią prochem ziemi. One się żywią się prochem ziemi. A człowiek jest na bazie psychofizycznej, jaki? Z prochu ziemi. On chce się nami żywić. I on przychodzi, chce się tobą pożywić. No i teraz co? Musisz zastosować władzę. Stosujesz władzę, to się tobą nie pożywi. Jak nie zastosujesz władzy, to cię ugryzie. Się nie dziw, że cię ugryz. Rozumiesz? No nie dziw się. On widzi tylko napis karma. Karmę widzi w ogóle. Dla niego człowiek to jest karma. Po prostu. Po trzecie, odważne realizowanie w codziennym życiu modlitewnym tego, co wiesz. Czyli śmiałe poruszanie Ojca w imieniu Jezusa. Pewność otrzymania tego, o co prosisz. I zdecydowane wdrażanie tego do życia. W każdej modlitwie stajesz jako syn. Życie modlitewne to spotykanie się Ojca z Synem. Jestem w imieniu Jezusa. W ogóle Bóg, do Boga nie można podejść inaczej jak do taty. Rozumiecie, ludzie? Do Boga podchodzimy albo jak do taty, albo jak do sędziego. To jest albo brutalny sędzia, albo kochany tatuś. Tam nie ma czegoś pośrodku. Tam nie ma, że to jest, proszę Ciebie, miły humanista. Tylko tam nie ma w ogóle, wiesz. Do Boga są dwa podejścia. W Chrystusie podchodzimy jak do tatusia. Tak? Poza Chrystusem podchodzi się jak do sędziego. Poza Chrystusem ludzie podchodzą do Boga. Bomba. Ludzie w ogóle, ludzie sobie myślą, że poza Chrystusem do Boga można podejść. Proszę bardzo. Poza Chrystusem. Ja nie chcę Chrystusa, mnie to nie interesuje, proszę Ciebie, Bóg jest na moje te zachcianki. No idź. Bo ja teraz jestem smutny, to ma przyjść, ma mnie pocieszyć. No co, człowieku? Caritas. Caritas Polska. To nie Caritas. On przychodzi, tak? Kiedy serce człowieka jest otwarte, kiedy człowiek chce Chrystusa, on przychodzi.
W innym wypadku nie przychodzi. Jak do Boga się nie podchodzi jako do taty, to nie może się chrześcijanin z nim dogadać. Bo Bóg będzie mówił do ciebie jak do syna ciągle. Patrz, przychodzi chrześcijanin nie jak do taty, przychodzi jak do Pana. Pana. Przychodzi jak do Pana. Panie, Ty wiesz, jaką mam trudną sytuację. Panie, niech Twoja potężna obecność przyjdzie teraz. Panie, wiesz, o to chodzi? I człowiek w tej sytuacji uważa, że on się modli. No to jest modlitwa. A w ogóle Bóg nie wie, o co chodzi, bo to w ogóle... Ale Ty do mnie rozmawiasz? O co Ci chodzi? Bo teraz Ty mówisz tak, niech przyjdzie Twoja obecność, tak? A w Twoim wnętrzu są te słowa, to idź se zrób, to idź se weź, to idź se zarządź. To idź se otwórz lodówkę, weź se kawałek kiełbasy, a nie każdy, ja teraz chodził z nieba, otwierać lodówkę, czy kiełbasę podawał. Moje dziecko jest głodne, rozumiesz, to moje dziecko nie przychodzi, w ogóle to idzie do lodówki, bo lodówka stoi, to tam nie ma kłódki żadnej, kłódki, do której ja znam kot. Proszę, tak myślę, że tak wygląda życie. Jest wielka lodówka szczęścia i Bóg, który zna kot. Proszę Ciebie teraz, Panie, zejdź, otwórz kłódkę. Coś bym zjadł. Umieram z głodu. A wiesz, a tutaj wiesz, to idź se weź. Ale ja chcę kłódkę, bo masz paranoję. Paranoję masz. Warownie paranoi masz, dzieciaku. Jesteś do uwolnienia. Masz paranoję, widzisz kłódkę na lodówce. Nie ma kłódki na lodówce. W ogóle nie może głodem moich dzieci. Nie zajmuję się tym. Nie zajmuję się próbami. Nie zajmuję się szachami, układami. Coś im podeślę, coś im zabiorę, coś im urywę, coś przyszyję. Wola Pańska. Jeszcze przyjeżdżałem, kaznodzieje, wola Pańska. Iść po ciebie. To trzeba lać. Nie ma co. Codzienne życie w uniżeniu wobec Boga, przejawiające się w miłosnej relacji, bliskości. Co to jest uniżenie? To jest bliskość, to jest relacja, to jest kontakt. Bliskość, uniżenie to nie jest wejście w jakąś formę podległości, to jest bliskość, to jest kontakt. To jest relacja. To jest bycie razem. Ja powiem tak. Ja jestem z Bogiem we wszystkim w moim życiu. Rozumiecie, o co chodzi? We wszystkim w moim życiu. We wszystkim. Rozumiesz? We wszystkim. Jak sobie wycieram tyłek, proszę Ciebie, gdzieś mam rankę, proszę Ciebie, to mówię, widziałeś, Panie Boże? Pupa mnie zapiekła. Nie mamy na to zgody. To nasza pupa. Jak mnie piecze pupa, to Jezusa piecze pupa. Wiecie, co to znaczy, że piecze Jezusa pupa? To jest niedopuszczalne! Bo to jest Pan wszystkich pup! On jest przed wszystkim, jak mówi słowo, a więc przed każdą pupą. I każda pupa na nim wyrosła, bo tak mówi słowo. A słowo nie może być podważone. Bóg jest zainteresowany najdrobniejszym elementem naszego życia. Ale uniżenie nasze polega na tym, że my mówimy tak, to jest nasz problem, tato. Mój i twój. Mamy problem. Bo mnie coś boli. Mamy problem, bo ja cierpię. Mamy problem, tato. I on mówi tak, wiem, mamy problem, zrobimy z tym porządek. Zarządź dziecko. Ustanów dziecko. Ruszaj do przodu. Tak się żyje. To jest uniżenie. A nie jakieś w ogóle odległe przyjęcie jakiejś dziwacznej postawy. Tak? I oczekiwanie, aż on przyjdzie i coś zrobi. Rozumiecie? Jak głęboko zaszła choroba? Choroba. Efektem tego rodzaju funkcjonowania jest zawsze manifestacja Bożej mocy. Zawsze.
co czytaliśmy, Ewangelia Mateusza 8:13. Jak uwierzyłeś, niechaj ci się stanie. Jak zarządziłeś, jak wprowadziłeś w życie, niechaj tak ci się stanie. On zawsze stawia kropeczkę na tym, co ty zrobiłeś. On nie pisze całych zdań, on stawia kropeczkę na tym, co ty zrobiłeś. Czego dziś chcesz? Bo czegokolwiek chcesz, to sobie zarządź. Ustanów to dziś. Jeżeli chodzi o ciebie, jeżeli chodzi o twoje życie. Nie szczyp się. Nie bój się. Stań w miejscu, w którym jesteś prawdziwy. Jesteś synem. Synem, a Bóg to tatuś. Władaj. Nie proś. Wyjdź z tej dziwacznej postawy sieroctwa. Wyjdź z tego. Niech wiara twoja będzie wielka. A wielka wiara to wiara, która ma zrozumienie, tak? Autorytetu. Jesteś jedno z Jezusem. Rządzisz jak On. Tak? W ogóle On chce, żebyś to robił. Ludziom się wydaje, że On plany ma na wszystko. Mam plany. Mam plany, a teraz chodź w moim planie, bagniecie w mordę, strzelę i koniec. Jakie plany? Ty jesteś listem Jego. Rozumiesz, o co chodzi? On bierze ciebie, stawia w życiu i mówi, dziecko, żyj. Wstań, żyj, tak jak w księdze Ezechiela. Wstań, żyj. Wstań, żyj. Bóg jest zafascynowany, kiedy Jego dzieci tworzą rzeczywistość. Rozumiecie, o co tu chodzi? Bóg jest zafascynowany, kiedy Jego dzieci rzeczywistość tworzą, a nie poruszają się w jakiejś ramce planu. To bzdury wszystko. Ty jesteś twórcą. Jesteś jak Jezus. Kreator. 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 We wszystkim. Zrób coś. Wykreuj. Bóg się nie cieszył. Chatę oglądaliście? Oglądaliście. Pewnie. Jak stoi w ogóle Bóg i słucha sobie Walkmana. Tamten się pyta, czego słuchasz? A mówi, a bo nie znasz jeszcze, jeszcze ich nie zesłałem na ziemię. A już nagrali płytę. To jest wiara. On słucha płyty zespołu, który składa się z ludzi, których jeszcze na ziemię nie posłał. On już słucha ich płyty. I mówi, odnieśli sukces. I on już jej słucha i coś tam robi przy kuchni. Jesteś kreatorem. Ruszaj w życie w ten sposób. Rozumiesz? Musicie w sobie pozmieniać pozycję. Pozycję. To jest zmiana pozycji zupełnie. Religia będzie wam mówiła, że powpadacie w pychę przez to. Będzie mówiła, uważaj, bądź pokorny. Bądź pokorny. Musisz sobie wyobrazić, że w duchowej rzeczywistości te słowa to są kajdanki zakładane na twoje ręce. Kajdany. Jak bądź pokorny? Człowieku. Na wojnie? Idź powiedz żołnierzowi na polu bitwy, któremu chcą łeb rozwalić, proszę ciebie, bądź pokorny. Diabeł chce nas pozabijać wszystkich i zeżreć. Taki ma plan. Bardzo mało skomplikowany. Rozumiecie? Taki ma plan. Zniszczyć cię w ogóle, zacząć sobie jechać w twoje życie. On tego chce. Chce jechać w nasze małżeństwa, chce jechać w nasze macierzyństwo, w nasze ojcostwo, w nasze relacje wzajemne, rozumiesz, w nasze wewnętrzne szczęście. On chce we wszystko jechać, chce we wszystkim być i wszystko żreć. Tak ma plan. Tak? A ludzie oczekują, że Bóg coś z tym zrobi. A Bóg mówi, dziecko moje, wiara polega na tym, że jesteś świadomy, że jesteś jedno ze mną w Chrystusie Jezusie i władaj sobie tym wszystkim. Niebiosa są moje, a ziemia twoja. Zrób sobie porządek na tej ziemi. Porządek sobie zrób. Porządek. Zrób sobie porządek. Porządek. Zróbcie porządek sobie.
Układajcie sobie wszystko tak, jak chcecie. Nie bójcie się, że źle chcecie. Dbajcie o przebywanie z Bogiem, tak? To będziecie mieć Jego pragnienia. O tym mówiliśmy na pierwszym spotkaniu naszym, jeżeli chodzi o warsztaty wiary. Jak ja przebywam z Bogiem, to będzie, że mam Jego pragnienia. Ja nie mam innych pragnień. Ja dzisiaj się w siebie, jak w siebie spojrzę, to ja w ogóle patrzę, ja mam Boże pragnienia. Boże pragnienia. Na poziomie płytszym gdzieś ja mam różne jazdy, jak każdy człowiek. Wiecie. Ale jak ja spojrzę w miejsce intencji, tak? Tego, na czym mi naprawdę zależy, tak? To ja mam Boże pragnienia. Ja mogę mieć kłopotę na tym poziomie takim, którego świat dotyka. Bo tam jest różne takie bałagany są. Nie? To sam tam z nich wychodzę po prostu krok po kroku. Im bardziej ufam Bogu, tym sobie fajniej wychodzę z tego wszystkiego. Ale w głębi mojej, w mojej głębi, tak, są Boże intencje. I ty wiesz, że masz Boże intencje. Tak? Masz Boże intencje. Z wykonaniem możesz mieć problem, ale nie z intencjami. Jak masz problem z intencjami, to nie jesteś nawrócony. Się nawróć dziś. Tyle. To jest, zrozumcie, to są bardzo ważne rzeczy. Bo to jest temat naszej waluty.